Czy próbujemy drodzy Państwo się troszkę pozbierać tutaj, niech się tutaj podłączają te osoby, które już taki plan miały, które otrzymały taką informację, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, że się dzisiaj z Wami chcę bardzo spotkać. Jeszcze taką chwilkę, żeby się tam poinformować o właśnie wzajemnie. To jest takie ważne dla mnie, kiedy widzę, że tutaj się pojawiają osoby. Ojej, z przeróżnych y, y, części Polski, bo tu rzeczywiście napiszcie, napiszcie na tym, co tam ja mogę przeczytać, skąd jesteście. Y, ja najlepiej to widzę w tych komentarzach przy Facebooku właśnie, na Facebooku, to te informacje. Bardzo dziękuję za te serduszka posyłane, za te informacje, skąd jesteście. Tak, ja też witam. Witacie się jeszcze i ze mną, i między sobą. To, to bardzo cieszy. To jeszcze piszcie, piszcie, to zobaczymy, gdzie się dzisiaj udało nam spotkać, w jakich miejscach jesteśmy wzajemnie. Gdzie się pojawić, będzie mogła tutaj Hildegarda przez jakąś taką moją, mój przekaz i krótkie bycie z wami. O, tu się dołączyło już sporo osób, też widzę na Instagramie. A powiedzcie mi, czy właśnie na tym Instagramie, ja coś tutaj sobie chyba jednak nie radzę, nie bardzo widzę te komentarze. Troszkę widzę, że są łapki i serduszka trochę poleciały, czyli rozumiem, że Instagram też funkcjonuje w tej chwili. Ktoś mi tam powie. Może tyle to doczytam. Taka trochę, może jestem nieporadna. Wiecie, to jest taki nowy świat, ten wirtualny, jeszcze, jeszcze dobrze przeze mnie nierozpoznany, choć w jakiś sposób tam jestem obecna. I stąd dzisiaj też taka moja decyzja, że tu z Wami będę. O, jest Ostrów Wielkopolski, okolice Żywca, y, pięknie, Częstochowa, Kudowa Zdrój, o, tak, to tu się pojawiacie Państwo z tą informacją, pięknie. To ja się bardzo cieszę, że nas sporo tutaj się pojawiło i to z takich różnych przestrzeni naszej Polski, no, a pewnie będą jeszcze i osoby, Dziadowa Kłoda, tutaj widzę, tak, Pewnie gdzieś dzisiaj to już nie ma tych granic, więc to może być i Polska, i świat. Kochani, jeszcze chwilkę sobie tam przekazujcie tą taką informację, że takie wydarzenie ma w tej chwili miejsce. Kogo chcecie powiadomić? <laughs> ja jeszcze, 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 o tutaj fajnie, i ktoś pisze, że wszystko działa. Bardzo, bardzo dziękuję, czyli na Instagramie też jest dobrze i jestem słyszana tak i widziana. Na Facebooku to też się tyle tutaj, ile udaje mi to poobserwować, więc bardzo, bardzo się cieszę. Czyli dosłownie jeszcze taką sobie zostawimy bardzo krótką minutkę. Drodzy Państwo, żebyście mogli sobie tam powysyłać taką informację, że dzisiaj takie, takie wydarzenie, takie spotkanie ma miejsce w tych naszych przestrzeniach wirtualnych. I, I tu tak teraz się jeszcze próbując w tym wszystkim znaleźć, to już wspomniałam, że że, że też moja taka decyzja, zachęcona bardzo, 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 to, to musi się pojawić, to słowo, przez osoby, które chciałyby tak, żebym się z wami mogła spotkać, właśnie tak na żywo w tej przestrzeni wirtualnej. Na żywo, a w przestrzeni wirtualnej z jednej strony to zaprzecza, a z drugiej nie, no bo właśnie jesteśmy w tej chwili. Wszyscy razem, w tym czasie, w tej przestrzeni, kiedyś ktoś będzie może odsłuchiwał, oglądał, to będzie już inny czas, ale wtedy też będzie taka jak gdyby łączność tego, co się tutaj dzisiaj dzieje. I rzeczywiście odpowiadając na te prośby Państwa, żeby jednak z Wami być w, takim, w takiej możliwości spotkania, o tak właśnie, więc no, przyznam się, że. Trochę się broniłam przed tym, wydawało mi się, że jeśli są książki, jakieś takie przekazy, czy organizowane takie, 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 jakieś takie hildegardowe przestrzenie, że to wystarczy, ale nie wystarczy, więc z całą radością, z całą radością przyjęłam taką, taką tą zachętę i jestem, i jestem i tak to, takie, tak to nam się poukładało i myślę, że ładnie, bo, bo spójrzcie, nazwaliśmy to hildegardowe wieczory czwartkowe. Te czwartki, to już znamy z tej naszej historii Polski, prawda, były takie ważne, tam się wydarzały duże różne ważne spotkania, ale też, spójrzcie, coś jeszcze dla nas chrześcijan, no to ten czwartek wielki, to spotkanie przy stole, ta wieczerza, czyli coś bardzo ważnego. No a tak naprawdę znowu potem jeszcze tak praktycznie to przecież w czwartek dobrze jest się spotkać, bo to jeszcze nie piątek, nie sobota, niedziela, gdzie tam macie różne swoje obowiązki, aktywności. Więc może to by było takie trudne, a myślę, że ten taki czwartek to jest dobry, dobry czas. Wobec tego jestem kochani i będą to rzeczywiście takie Hildegardowe wieczory czwartkowe, gdzie będziemy sobie rozmawiać ja wam Będę opowiadać o Hildegardzie, też będę oczekiwać na, wasz, na waszą reakcję. Czyli w tych komentarzach, które już tutaj widzę, że tak aktywnie się pojawiają, niech się pojawią takie wasze problemy, te Hildegardowe, jeśli ja potrafię temu wszystkiemu sprostać, tak? O tym od, na te wszystkie pytania odpowiedzieć, ale też mi podpowiadajcie, że to was interesuje, że tutaj sobie jest jakiś taki duży zamęt, nie radzicie, tu potrzeba różnego uporządkowania. I ja będę się do, dla Was tutaj znajdować i do tego też ym, na miarę moich możliwości, zdolności, umiejętności, oczywiście dostosowywać i Ważne, żeby to nam i wam posłużyło, tak, w, tej, w tym codziennym życiu, ale też w tym życiu od święta, czyli w tych takich różnych wydarzeniach, które się pojawią, żebyście mieli Państwo taką podpowiedź Hildegardową, co i jak. Bo Hildegarda jest bardzo obecna w przeróżnych przestrzeniach, tak? Więc już tak na hasło Hildegarda to reakcja jest z czym się często nawiąże? Aha, no orkiż to hildegardowy, te zioła, program zdrowia, to jakiś post, to jakieś coś, wszystko takie hildegardowe. Ale myślę i takie właśnie dzisiaj, taki jest mój plan, aby dzisiaj Państwu o tym powiedzieć, że kiedy chcemy poznawać jakiś przekaz danej osoby, tak, od danej osoby płynący, to dobrze by było poznać samą osobę. Ja uważam, że to są wręcz takie milowe kamienie, a nawet Mocniej jeszcze fundamentalne, fundamentalne. Zresztą u Hildegardy w jednym z jej dzieł, Kauzet Kurę, jest takie piękna myśl, którą często przywołuje gdzieś tam wśród naszych studentów Hildegardowych, ale w takich różnych przestrzeniach, gdzie się pojawia, gdzie jest taka, taka tak się zaczyna, gdy człowiek buduje dom. I potem, ale to dzisiaj nie będę rozwijać tej myśli, nie będę do niej sięgać, też ona się kiedyś pojawi, natomiast podpowiedzią ona dzisiaj jest dla nas, bo my wszyscy to rozumiemy, że żeby dobrze wybudować dom, ważny jest fundament, na czym to będzie zbudowane. I znowu przekaz tam z tych takich źródeł najważniejszych w Piśmie Świętym, w innych, że no, no nie da się inaczej, że jeśli będziemy mieć taką, tą byle jakość w samym fundamentalnym, tak, tutaj tym, co, co ma być podstawą tego, co potem ma na tym powstawać, no to donikąd nie pójdziemy. Dlatego myślę, że wszyscy się z tym y, zgodzimy. A ja taką propozycję dla Was mam, żeby trochę Wam o tej Hildegardzie, samej jej, o niej opowiedzieć, a potem pojawią się inne elementy, jeszcze fun fundamentalne, jeszcze budulcowe, a wszystko inne zacznie nam się potem pięknie układać. Czyli. O Hildegardzie. W XXI wieku dzisiaj żyjemy, kochani. A Hildegarda żyła w XI się rodziła, w 1079 roku, w 1098 roku się urodziła. XI wiek. Nazwałam dzisiejsze to spotkanie. Wyjątkowe, niezwykłe życie świętej Hildegardy. I tej niezwykłości w tych kilku takich ważnych, może elementach, kiedy Wam przedstawię, zobaczycie sporo, bo sama długość życia Hildegardy już była niezwykła. Jesteśmy w czasach średniowiecza, tak, XI wiek się rodziła, przez XII, bo aż do 1179 roku żyła, więc w ewenement, na tamte czasy bo średnia wieku to było 40 lat, no i tam gdzieś tam trochę, więc już mamy taki pierwsza niezwykłość Hildegardowa. I teraz, no dobrze, kto to taki? Ja pozwolę sobie, żeby pojawiły się pewne hasła. Reformatorka Kościoła, benedyktyńska mniszka, odnowicielka życia monastycznego, egzorcystka, kaznodziejka, autorka prac i teraz jakich? z dziedziny teologii, medycyny, kosmologii, przyrodoznawstwa, ziołolecznictwa dalej. poetka, kompozytorka, wizjonerka, prorokini Spójrzcie, to określenia wszystkie dotyczące tej jednej naszej Hildegardy. Dalej w 2012 roku została przez Kościół powszechny, przez Benedykta XVI, przez papieża nazwana doktorem Kościoła. Wyjątkowa absolutnie postać, bo tylko cztery kobiety łącznie z Hildegardą taki tytuł posiadają. Wobec tego ta wyjątkowość jest, skoro Kościół, który w takiej kwestii się nigdy nie pomylił tak ją nazywa, może być dla nas i jest drogowskazem bezpiecznym, pewnym, dobrym, nieprowadzącym na manowce, nie zaburzający porządku, w którym człowiek funkcjonuje, mówiąc o porządku natury, o porządku tym Bożym, o porządku, w którym człowiek funkcjonuje. Jej porządek przedstawiony tych porządków nie zaburza. Czyli mamy taką wyjątkową Hildegardę, bezpieczny drogowskaz, Chociaż kilka takich ważnych dla nas elementów. Urodziła się już wiemy, koniec XI wieku, w takiej arystokratycznej rodzinie. To było dziesiąte dziecko i w, Potem, ponieważ to jest czas, kiedy jeszcze wiemy, nie ma żadnych uniwersytetów, żadnych takich miejsc szczególnych, które dzisiaj nazywamy szkołami, uczelniami, miejscach, gdzie można nauczać wychowywać. Wtedy jeszcze tego nie ma, gdzie można było nauczyć dzieci, i to głównie chłopców, ale Hildegarda postrzegana już przez swoich najbliższych, też przez mamę, tatę, przez rodzinę, przez środowisko, w którym rośnie, oceniają, że jest wyjątkową dziewczynką. Wobec tego ona powinna trafić pod opiekę osoby, która ją jakoś będzie wychowywać. I trafia pod opiekę Juty. To jest też szlachcianka z takiego możnego rodu, kilkunastoletnia dziewczyna, trochę starsza od Hildegardy i trafia pod jej opiekę. Pod jej opiekę w jej domu, w jej środowisku najpierw się znajduje Hildegarda, a dopiero potem, kiedy ma lat 14, Hildegarda trafia do Dizji Bodenbergu. To jest miejsce klasztorne, które zaczyna się budować, które powstaje. I tam maleńkiej Zdepce dostają te kobiety, czyli Juta z tymi z Hildegardą i jeszcze jedną dziewczynką. Trochę miejsca, aby tam przy tych mnichach, którzy się zaczynają gromadzić i, i dopiero powstaje ten klasztor, na miejscu uświęconym od wieków, tak, bo tam była taka szczególna kaplica, kościół nawet potem, ale klasztor powstaje. I tam zaczynają się gromadzić te dziewczyny dookoła Juty, najpierw te dwie, i potem kolejne, i zaczynają trochę się czegoś uczyć. Czyli modlitwa to życie codzienne, nauka, jakaś nauka jest, praca, ale to wszystko jest podporządkowane regule benedyktyńskiej, czyli prostota, skromność, pokora tutaj posiłki pojawiają się w celi, ale ciemne stroje uczestniczą w nabożeństwie przez okienko i co się odbywa? Ora et labora, benedyktyński model wychowania jest realizowany. I potem, i tak bym chciała, bo jeśli będzie potrzeba, opowiem Wam kiedyś jeszcze trochę o tej Hildegardzie. Ale teraz to jest ważne, że tam zdobywa pewne wykształcenie, pewne wychowanie, uczy się tego życia pod opieką wyjątkowej, mądrej kobiety Juty, tak? I potem, kiedy Juta umarła. W 1136 roku Hildegardę wybrano na przełożoną, na przeoryszę, na opatkę, i ona tą opatką będzie już zawsze. I stąd wypływa dla nas ważna taka nauka na dzisiaj, że wybierana na zawsze, więc ją się lubi. Bo ona jest troskliwą opatką, jest bardzo wyrozumiałą, ona jest opiekuńcza, ona kocha te swoje podopieczne, ona przekazuje im naukę, ale nasączoną miłością, pełną miłości i radości życia. I to takie jest ważne, co bardzo bym chciała, żebyście Państwo zawsze z Hildegardą kojarzyli. Hildegarda grozi, głosiła radość życia. Ona sama była pełna miłości, ale ona głosiła właśnie tę radość życia. I czyli y, kobiecość już wtedy też przedstawiała jako dobrą, równoważną, co jest ważne, mówię jesteśmy w XII wieku, tak? I, y, y, i też tą radość życia I to się przejawiało w takich różnych aktywnościach w tym codziennym życiu tych sióstr, tych benedyktynek, bo na przykład ja zaznaczyłam przed chwilą, że nosiły ciemne stroje, a tutaj jest mowa o tym też w tom, kiedy ona opowiada o, o swoim życiu, bo mamy oczywiście jej wita, kiedy inni opowiadają o jej życiu. Tam mamy już informację, że kiedy przychodziło święto, kiedy pojawiała się jakaś uroczystość, to Hildegarda ubierała te swoje zakonnice, które kochała, przecież, w złote stroje, przyzdobione kwiatami, właśnie w jasne stroje. Przyzdro, przyz, przy Przyodziewała je złotem, wobec tego, widzicie, jest to znowu ta wyjątkowość, niezwykłość, inność. Pamiętacie, mówiłam poetka, kompozytorka, bo rzeczywiście ta postawa, o której teraz mówię, to taka nowa postawa w ówczesnych jej czasach, ale pojawia się coś jeszcze, albo coś, co jest bardzo ważne, żeby przy Hildegardzie powiedzieć. Hildegarda od dziecka doświadcza Mistycznych wizji. Jak one się objawiają? Ona nie traci jak gdyby kontaktu z światem rzeczywistym w danym momencie, gdzie się znajduje, tylko pojawia jej się jakby niebiański obraz. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jakby, o, właśnie, ekran komputera, telewizji, tak, gdzieś tu jakiegoś yy, yy, takiego urządzenia, gdzie wyświetlana jest ta informacja i ona to odczytuje. Ona na początku się buntuje, może nie buntuje, ona czuje się nie, niegodna i mówi: Nie, ja jestem indokta, niegodna, mała. Boże, o co tu chodzi? Ja tego nie rozumiem. Idź, znajdź kogoś godniejszego ode mnie. Powiedz tam, bo ja. Yy, yy, nie jestem godna, aby o tym wszystkim mówić, co ja tu widzę. I wtedy, co jest dla nas ważne, kiedy ona się nie godzi na to, co ją spotyka, tak, ten przekaz, to wtedy zaczyna bardzo mocno chorować. I to czasem jest tak, że jest nieprzytomna, jest w takim stanie, dzisiaj powiemy, agonalnym, i mamy też znowu taką informację z przekazu, że wielokrotnie namaszczana wręcz olejami takimi, które ją przygotowywały do odejścia już z tego świata, bo była w takim stanie. I teraz co się dzieje? Tak, jak się nie godzi na przykład na to, że będzie spisywać wizję, tak jak kiedyś świat czasem nie będzie godził na coś, co ona rozeznaje jako wolę Bożą, że powinna to wykonać, tak wtedy będą te słabowania i te choroby. I tak długo, dopóki nie będzie zgoda. Czy to tego świata zewnętrznego, że dobrze, no realizuj ten plan, skoro tako, tako, taką masz takie przynaglenie, czy też w jej wnętrzu powie, dobrze Boże, tak. I tak się będzie działo, kiedy będzie pisała kolejne nie kolejne, Kiedy zacznie spisywać te wizje i będą powstawały dzieła, o czym powiem w kolejnym naszym przy kolejnym okazji naszego spotkania. O tym tak się będzie działo, kiedy ona podejmie decyzję, że trzeba się zabrać z tego Dizzy Bodenbergu, z tego klasztoru, bo wybudować trzeba nowy klasztor, bo jest tak dużo tych mniszek, które się do niej dookoła niej gromadzą. I wtedy, kiedy nie będzie tej zgody, tak opata, czy tych możnych świata, którzy decydują o tym, a ona jest posłuszna w tym. W tym, w tym rozumieniu swojego życia, to wtedy właśnie tak się będzie działo. Ale to właśnie w kontekście takich innych wydarzeń jeszcze o wam, wam o tym opowiem, kochani, bo czyli będziemy mówić o tym, że jaka spuścizna naukowa Hildegarda nam zostawiła, co jeszcze w tym jej życiu, takim właśnie, w kontakcie z drugim człowiekiem, tym maluczkim, tym wielkim, w tej korespondencji z możnymi świata, z papieżami, królami, samym cesarzem, Barbarasem, co się do, wydarzyło, to będzie potem jeszcze opowiedziane. Na pewno, co jest dla nas ważne, jeszcze raz, radość życia, wyjątkowa już za swojego życia, zdecydowanie, jako autorytet, do którego o pomoc zwracają się. Możni tego świata, ale też każdy maluczki, który potrzebuje pomocy i ona jej nie odmawia tej pomocy, oni tę pomoc znajdują. Tak? I założycielka klasztorów, tak? bo wybudowała i sama nad tym czuwała, napisała wiele ksiąg, muzyki Hildegardowej sporo mamy. W którymś momencie też Państwo gdzieś tu przywołam tą muzykę, ale już na pewno będziecie sobie gdzieś tam wyszukiwać. Mamy Wiele jeszcze takiego dorobku, które nam zostawało, zostawiło. Hildegarda mówi do nas: Taki był przekaz Jana Pawła II, kiedy nam wskazywał, to było 800-lecie od śmierci świętej Hildegardy, kiedy powiedział, że że jej miłość do Chrystusa, do Kościoła, jej wyjątkowość, tak? rozeznawania znaków czasu, jej poezja i muzyka, i medycyna, tak, że Hildegarda mówi do nas. Tak powiedział też Benedykt XVI. Wspomina o tym papież teraz, nasz Franciszek, kiedy opowiada o ważnych kobietach w dziejach, w dziejach Kościoła. Dlatego wciąż aktualna jest przesłanie Hildegardy dla nas. Hildegarda powie nam o harmonii, która była w dziele stworzenia zamierzona. To będzie już treścią tych jej książek i potem też tego mojego przekazu, kiedy ja już to zaaplikuję w ten świat współczesny i się podzielę z Państwem tym moim ponad 30-letnim doświadczeniem. W spotkaniu ze świętą Hildegardą, tak? Czyli o tym takim jej porządku, o jej harmonii, o tej propozycji powrotu do harmonii. Dlatego też moja książka, nad którą tu dzisiaj pokażę, bo może dla niektórych to będzie takie pierwsze spotkanie. Otrzymała taki tytuł: Powrót do harmonii, kochani. Powrót do harmonii, bo to jest myślę ta myśl, która nam wszystkim jest bliska i potrzebujemy takich wskazówek, jak to zrobić. Czyli swoim życiem dała świadectwo tej prawdzie, tak, miłości do Boga, do ludzi, słabowała, ale dzięki tej prawdzie pokonywała swoją słabość, przełamywała swoje lęki, bo potem mówiła w którymś momencie tak, prawda, wznosiła się ponad te własne słabości, skąd czerpiąc siły? Z boskiego źródła siły i mądrości. I teraz... Jej wskazaniami się kierując, jak żyć zdrowo, mądrze, dobrze. Pamiętajmy o takich słowach, które zapisała w swoich księgach, tak? W swoim przykładzie, ale właśnie też całym swoim życiem. I drodzy Państwo, ja myślę, że na dzisiaj. Wystarczy tyle tej treści. Chciałabym, żebyście się zainteresowali, żeby to stało się takim bodźcem i otwartą drogą do zainteresowania się wyjątkową absolutnie świętą, wyjątkową, która wam pomoże w przeróżnych sytuacjach. Ważne dla mnie było to, kiedy wam na początku takimi wręcz określeniami ją przedstawiałam, tak? W tej dziedzinie, w tej i w tej, w tej Pamiętajcie, że w każdej z tych dziedzin była wyjątkowa, ale tak bardzo wyjątkowa ma coś do powiedzenia. To nie, że coś tam w takiej dziedzinie miała do powiedzenia, tylko w stopniu wybitnym mająca nam coś do powiedzenia i dlatego to są też różne drogi wchodzenia jak gdyby w tą przestrzeń Hildegardy, ktoś się zainteresuje muzyką i wejdzie tutaj ktoś potrzebuje, bo słabuje no nie wiem, przy, na przeziębienie spotkał się z mieszanką przypraw na przeziębienie, jej i poznaje dalej, ktoś inny spotkał się jeszcze z jej jakąś poezją właśnie, z jakąś myślą, z jakimś spojrzeniem, a potem wchodzi i mam nadzieję, że zostanie przechwycony przez całą Hildegardę, bo ona w tych wszystkich dziedzinach, jeszcze raz to podkreślę, ma nam wiele do powiedzenia i to w wybitnym stopniu. Także kochani, piszcie, napiszcie w tych komentarzach o swoim takim właśnie zainteresowaniu, ale właśnie co szczególnie, na co powinnam zwracać uwagę, tak? I to potem się też będzie pojawiało. A ja obiecuję. Być z wami w każdy czwartek i już w następny od razu, w ten kolejny, następny. Trochę wam o tej Hildegardzie jeszcze powiem i jeszcze troszkę kamieni się takich fundamentalnych pojawi, żeby już potem bardzo tak bezpiecznie przedstawiać konkretne wskazówki w tej naszej codzienności. I od święta zaznaczam, a ja podzielę się z tym. Tym, co wyczytuję od ponad 30, nawet muszę wam powiedzieć 32 lata teraz, właśnie w czerwcu mija. Tylko sprawdzę sobie dokładnie datę, bo teraz nie pamiętam, ale w czerwcu spotkałam się z Hildegardą 32 lata temu. Opowiem wam, co wyczytuję z jej ksiąg, bo tam nieustannie codziennie jestem w jej księgach, ale też swoim doświadczeniem. Tyle lat spotkania z nią, a ja ciągle jestem w takim zachwycie. W takim odczytywaniu czegoś jeszcze, ale w potężnej wdzięczności Panu Bogu, że kiedyś mogłam ją poznać, że dzięki niej otrzymałam pomoc. I takim dobrem otrzymanym chciałabym się z Państwem dzielić, i dzisiaj bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam już teraz przyjaźni ze świętą Hildegardą. Poznawajcie ją i życzę takiego zachwytu. W tej każdej przestrzeni, której kto tam czego potrzebuje, znajdziecie wybitną Hildegardę z Bingen, doktor kościoła. Także dzisiaj mówię Wam, do zobaczenia za tydzień przy tej orkiszowej kawie, bo taką mm, tu sobie przygotowałam i rzeczywiście troszkę tego mojego opowiadania sprawiło, że, że prawie tam gdzieś no, trzeba teraz nawilżenia. Więc kawą orkiszową serdecznie, pozdrawiam. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, na kolejnym naszym takim wieczorze, wieczorku czwartkowym z naszą świętą Hildegardą. Do zobaczenia, kochani.